Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Państwu dziękuję za przybycie. Jestem w takiej nieco kłopotliwej sytuacji, rozpoczynając ten wykład, bowiem w momencie, kiedy on już się ukaże na portalu Racjonalistów, prawdopodobnie będzie mocno nieaktualny. Dziedzina, o której chcę dzisiaj mówić, jest tak szybko ewoluująca w dzisiejszych czasach, że prawdopodobnie bardzo szybko, w ciągu paru dni, to, co mówię, przejdzie do historii. Zacznę nieco nietypowo od trochę od końca. Niecały rok temu napisałem pierwszy artykuł poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji w psychoterapii, która to dziedzina dość intensywnie się rozwija już od pewnego czasu. Ale od momentu, kiedy ten artykuł się ukazał, sztuczna inteligencja dokonała dość dużego przyspieszenia. Jedna z takich rzeczy to niedawno, stosunkowo kilka miesięcy temu, chiński robot zdał jako pierwszy robot zdał egzamin lekarski i to zdał, tutaj jest napisane na dole, na 456 punktów, o 96 punktów lepiej niż przeciętny lekarz człowiek. Cały czas mówię o tym czasie pomiędzy tym momentem, kiedy ukazał się ten mój artykuł, a dzisiejszym dniem. Sztuczna inteligencja pokonała również prawników i to nie w zapamiętywaniu kodeksu, ale w przewidywaniu wyroków wydawanych przez ludzkich sędziów. I tutaj 100 prawników, najlepszych 100 prawników z londyńskiego City, z najlepszych kancelarii prawnych, przegrało z maszyną w przewidywaniu wyroków sędziów. I to o 15%. Dalej, sztuczna inteligencja, ta hodowana przez Google'a, w ciągu 4 godzin pokonała najlepszy mistrzowski program szachowy. Przy czym znowu nie mówimy tutaj o tych programach szachowych, tak jak był Deep Blue kiedyś, który Kasparowa pokonał, tylko mówimy o programie, który dostał wyłącznie zasady gry w szachy, który nie dostał żadnej bazy rozgrywek poprzednich posunięć, który w ciągu 4 godzin nauczył się grać w szachy do takiego stopnia, że pokonał wszystkie inne programy zawierające dostęp do baz danych z dużymi rozgrywkami. Tutaj chciałem Państwu pokazać jeszcze, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z ewolucją, z wykorzystaniem pewnych ewolucyjnych. Sztuczna inteligencja uczyła 3 agentów poruszania się, chodzenia. Ci agenci byli wyposażeni w proste receptory, w tym wypadku receptor pozycji ciała, receptor wzrokowy. I metodą prób i błędów uczył się, dochodził do tego, w jaki sposób się przemieszczać w dość skomplikowanym otoczeniu. To wszystko bez jakichkolwiek założeń, jak to chodzenie miałoby wyglądać. To było metodą prób i błędów. To jest mniej więcej coś, co ewolucja przez kilka milionów lat osiągnęła. Tu jest inny agent, taki czteronożny. Ma nieco więcej stopni swobody, nieco więcej receptorów. No i też próbuje sobie radzić nie zawsze skutecznie. Dla tych z Państwa, którzy interesują się tym bardziej jedynym, to było tak zwane uczenie się wzmacniane, czyli jedyną zachętą, jedyną nagrodą za osiągnięcia w doskonaleniu poruszania się była możliwość kontynuowania dalszych prób. I tu jest humanoid,
27 stopni swobody, 21 takich siłowników, można powiedzieć, odpowiedników mięśni. Tu rzeczywiście sztuczna inteligencja radziła sobie dużo gorzej, bo jednak ten organizm skomplikowany. No ale znowu, jeżeli pomyślimy, ile czasu ewolucji zajęło doprowadzenie do tego, żebyśmy poruszali się w miarę sprawnie, a ile czasu zajęło to, tutaj ciekawostka, bo sztuczna inteligencja opracowała sposób chodzenia taki zupełnie inny niż my to mamy w zwyczaju. A tu dodatkowo ten agent jest destabilizowany przez ruchy, te czerwone, które Państwo widzicie, wektory, to jest dodatkowa próba destabilizowania tego agenta. On się porusza po takim bardzo płynnym podłożu, które pierwszy raz zresztą, można powiedzieć, pierwszy raz tego podłoża doświadcza. I w taki oto sposób sobie radzi. Nie zawsze rewelacyjnie. Pewnie trochę dziwne te ruchy nam się wydają, szczególnie ruchy ramion w przypadku. A już z sukcesem zakończona ta ostatnia próba. Dodatkowo w tym czasie, szczególnie w ciągu ostatniego pół roku, ostatniego kwartału, sztuczna inteligencja skomponowała album muzyki pop na wzór muzyki Beatlesów. Nawet, może nie jest to rewelacyjna muzyka, tak jak słuchałem, ale przypomina to w jakiś sposób Beatlesów. Skomponowała też utwory na wzór utworów bachowskich. I przeciętni słuchacze, może nie specjaliści, ale przeciętni słuchacze mieli trudności z rozpoznaniem, czy to jest rzeczywiście Bach, czy nie. Sztuczna inteligencja potrafi już się uczyć zasad moralnych. To jest bardzo ważna część rozwoju sztucznej inteligencji, bo wszelkiego rodzaju roboty, które będą miały nam pomagać, czy nawet tak proste urządzenia jak samochody autonomiczne, one będą musiały rozwiązywać dylematy moralne i to bardzo często. Samochód autonomiczny, który będzie się poruszał po drodze i będzie miał człowieka przed sobą, będzie musiał rozstrzygnąć dylemat, czy uderzyć w tego człowieka, czy w inny samochód, czy może w innych ludzi na chodniku. Więc zacznie rozwiązywać, będzie musiał rozwiązywać rzeczywiste dylematy moralne, takie jakie rozwiązują ludzie. I już w tej chwili potrafimy to robić, szczególnie w Japonii badania na ten temat się rozwijają. Sztuczna inteligencja napisała też opowiadanie, które wzięło udział w konkursie literackim i całkiem dobrze sobie poradziło, a także scenariusz filmu. Już powoli zaczyna czytać w naszych myślach, chociażby mówimy tutaj o rozwoju tych wszystkich technologii, które pomagają ludziom upośledzonym bądź ludziom, którzy mają po pewnych wypadkach związanych z uszkodzeniem mózgu i tak dalej, przy pomocy wzroku sztuczna inteligencja jest w stanie ocenić, na co patrzymy mniej więcej, z jaką częstotliwością te obrazy przetwarzamy, więc już pewne zręby, nie mówię, że to jest czytanie w myślach takie, jak mają niektórzy jasnowidze, czy inni utalentowani ludzie, ale to są zręby czytania myśla. Wreszcie sztuczna inteligencja od początku do końca sporządziła przepis kulinarny na bardzo smaczne ciastka. No i oczywiście nadal czyni postępy w wielu dziedzinach. Ja mam w alertach Google'a wpisaną Artificial Intelligence i powiem Państwu, że no właśnie, to przyspieszenie w ewolucji jest nieprawdopodobne. Ile rok temu pojawiało się coś raz na tydzień, raz na dwa, tak w tej chwili w ciągu jednego tygodnia wyskakuje mnóstwo
mnóstwo tego typu doniesień i właściwie tę listę robiłem już jakiś czas temu. W tej chwili mógłbym jeszcze takich parę ekranów ciekawych dopisać do tego, co sztuczna inteligencja zdołała osiągnąć. Ale największym osiągnięciem, moim zdaniem, to jest doniesienie z jesieni zeszłego roku, to jest fakt, że sztuczna inteligencja urodziła własne dziecko. W jaki sposób? A mianowicie algorytm do rozpoznawania obiektów wizualnych stworzył własny algorytm, taki algorytm dziecko, który się okazał dużo skuteczniejszy w wykonywaniu tego, do czego ta sztuczna inteligencja była stworzona. Czyli można powiedzieć, że nastąpił pierwszy akt replikacji z mutacją. To, co właściwie w teorii ewolucji jest podstawą rozwoju. Nieczysta replikacja, nieczyste odtworzenie tego, co algorytm matka potrafił zrobić, tylko stworzenie algorytmu doskonalszego od algorytmu macierzystego. Moim zdaniem to jest z tych wszystkich osiągnięć, o których ostatnio słyszałem, to jest osiągnięcie największe, bo to zapowiada możliwość jeszcze większego przyspieszenia w rozwoju sztucznej inteligencji. To tak tytułem wstępu, żeby Państwa zorientować, w jakim obszarze się poruszamy, z jaką szybkością to się dzieje. Natomiast oczywiście należałoby sobie uporządkować, o czym mówimy, mówiąc o sztucznej inteligencji, bo to niektórzy mówią, że rzeczywiście sztuczna inteligencja to jeszcze przez kilkaset lat nie będzie, że to musi mieć samoświadomość, że nie dorówna nigdy nam ludziom. Inni mówią, że to już dawno jest sztuczna inteligencja. No, te przykłady, które pokazywałem, no to mówi się o tym jako o sztucznej inteligencji. Więc czym ta sztuczna inteligencja miałaby być? Czym jest? Tu napotykamy na pewne problemy. I to są problemy, które wynikają też ze słabości nauki, którą ja reprezentuję, mianowicie z psychologii. Bo jeśli weźmiemy definicję inteligencji taką, jak ją wypracowali psychologowie przez ponad 100 lat, no to w zasadzie można powiedzieć, że sztuczną inteligencję już mamy. Taka najprostsza definicja inteligencji, tej inteligencji akademickiej, mówi, że inteligencja jest tym, co mierzą testy do mierzenia inteligencji. No, chińskie boty bez problemu rozwiązują testy do pomiaru inteligencji na poziomie kilkunastoletnich dzieci. Więc już sztuczna inteligencja spełnia takie kryterium. Ale to kryterium jest dosyć kiepskim kryterium, bo mniej więcej w latach 20., kiedy formowały się badania nad inteligencją w psychologii, odrzucono z tych badań konstrukt, którym jest inteligencja społeczna. W tym całym pakiecie, który teraz nazywamy inteligencją akademicką, wykluczono inteligencję społeczną, czyli zdolność do radzenia sobie ze złożonymi stosunkami społecznymi innymi ludźmi i rozwiązywania problemów społecznych. A głównym powodem było to, że to się słabo mierzyło. Ta inteligencja akademicka, ten czynnik G w psychologii, on się bardzo dobrze mierzy, jest bardzo dobrze zoperacjonalizowany. Co za tym idzie? Świetnie koreluje z innymi współczynnikami. No i można przy jego pomocy generować mnóstwo różnych artykułów naukowych, korelować wszystko z wszystkim i zawsze coś z tego wyjdzie. Czy to jest użyteczne, czy nie, trudno powiedzieć. W tej chwili okazuje się, że jest trochę mało użyteczne, no bo gdybyśmy chcieli sztuczną inteligencję traktować tak, jak psychologowie przez lata traktowali naszą inteligencję, to można powiedzieć, że tak, proszę Państwa, mamy już taką sztuczną inteligencję, mamy. Ona już jest, już pracuje, już rozwiązuje problemy. Nawet jeśli weźmiemy nieco bardziej złożoną definicję inteligencji, ale taką dosyć typową, którą znajdziemy w większości podręczników psychologii, że jest to zdolność do postrzegania,
sztuczna inteligencja to potrafi, analizy i adaptacji do zmian otoczenia potrafi. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy, umiejętności w różnych sytuacjach. Pytanie o zakres tych sytuacji, ale już też to potrafi. Wreszcie cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów. Zwraca uwagę taka duża niejasność tej definicji, ale my cały czas w psychologii poruszamy się wokół takich mniej więcej określeń, więc znowu zestawiając to z możliwościami, które już sztuczna inteligencja ma, można powiedzieć, że tak, już to osiągnęliśmy. Natomiast specjaliści, którzy zajmują się konstruowaniem sztucznej inteligencji, postawili te kryteria w nieco bardziej zaawansowany sposób. Postawili szereg takich warunków koniecznych, które musi spełnić. Mówią, że musi być taka sztuczna inteligencja, taki sztuczny umysł musi być zdolny do rozumowania i podejmowania decyzji w braku pewności, co już jest dość trudną umiejętnością. Musi posiadać zdolność do reprezentacji wiedzy, w tym wiedzy zdroworozsądkowej, typowej dla ludzi. No tu znowu wątpliwość, co to jest wiedza zdroworozsądkowa, charakterystyczna dla ludzi, no bo w tej wiedzy zdroworozsądkowej jest mnóstwo... No, błędów i zachowań głupich, po prostu nieracjonalnych, więc pytanie, czy sztuczna inteligencja musi być też nieracjonalna, musi się zachowywać w sposób błędny? Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie taki aspekt jej działania jest też istotny. Musi posiadać zdolność planowania, to już nie jest takie proste. Musi posiadać zdolność uczenia się, no to już nas przegania i to kretesem. Musi potrafić komunikować się w językach naturalnych. To też już potrafi. Pytanie, na ile doskonale, jeżeli Państwo korzystacie z jakichś asystentów głosowych opartych na sztucznej inteligencji, to wiecie, że przetwarza ten język, niektórych zakresach bardzo dobrze, no ale niekoniecznie doskonale. I wreszcie musi umieć integrować te wszystkie cechy w osiąganiu typowych dla inteligentnych istot celów, co będzie prawdopodobnie najtrudniejszym. Natomiast najtrudniejszym kryterium do spełnienia. Natomiast kiedy mówimy o ewolucji sztucznej inteligencji, to znowu trzeba wrócić do Darwina, trzeba wrócić do teorii ewolucji i zastanowić się nad pojęciami, które Państwo może jeszcze pamiętacie ze szkoły średniej, nad pojęciami homologii i analogii. Na tym rysunku mamy przykład homologii. Organy homologiczne, czyli te, które powstały z... Tu doktor Borczyk się śmieje, bo to jest pewnie z jednej z lekcji, które powstały w wyniku ewolucji dokładnie tego samego organu, tego samego elementu. I tutaj mamy skrzydło nietoperza, pierwsze z lewej, mamy płetwę wieloryba, mamy kończynę zwierzęcia kopytnego i wreszcie rękę człowieka. Pies. Pies? To jest pies, tak? Przepraszam. Dobrze, że są biolodzy na sali. W każdym razie to są organy homologiczne. I teraz jak obserwujemy świat żywy, to czasami te organy homologiczne są bardzo różne, no bo skrzydło nietoperza, a płetwa wieloryba kompletnie się różnią, natomiast pochodzą z tego samego źródła. Rozwinęły się dokładnie z tych samych elementów. To jest homologia. Natomiast analogia, no to bardzo częsty przykład, skrzydło ptaka, skrzydło ważki. I one nie mają w sensie homologicznym nic ze sobą wspólnego, bo się rozwinęły zupełnie niezależnie.
Natomiast jak patrzymy na fruwającą, latającą ważkę i na ptaka, no to widzimy pewne analogie, widzimy, że jest to, jedno do drugiego jest podobne. I teraz to myślenie homologiczne, analogiczne, ono jest bardzo mocno utrwalone w umysłach, w naszych umysłach. I kiedy my myślimy na przykład o lataniu, to zdjęcie pokazuje model zbudowany na podstawie rysunków Leonarda da Vinci, jedne z pierwszych urządzeń latających, tak zwane ornitoptery. Przez długie lata nazywało się to ornitopterami. Co jest ciekawe, no oczywiście jeden z pierwszych pomysłów to jest urządzenie, które lata machając skrzydłami. Ale zwróćmy uwagę, że tutaj mamy XIX-wieczny projekt francuski, że te urządzenia, które wyobrażaliśmy sobie my jako ludzie w historii rozwoju tej technologii latania, one cały czas były urządzeniami analogicznymi do tego, co robi ptak, czyli organizm, o którym myśleliśmy, że najlepiej radzi sobie w powietrzu, w przestrzeni. I tu jest próba słynnego Lilienthala, końcówka XIX wieku. I cały czas rozwijały się te badania nad lataniem w kierunku zbudowania urządzenia, które świetnie będzie machać skrzydłami. Dzięki temu będzie się, tu znowu Lilienthal w kolejnym modelu ornitoptera, który lata przy pomocy ruchów skrzydeł. Tutaj jeszcze jakiś model francuski, poruszany chyba przy pomocy mięśni nóg, bodajże jeszcze jeden, to już jest XX wiek, to już jest początek XX wieku, ale cały czas te urządzenia do latania były budowane na podstawie analogii. Tymczasem tutaj mamy samolot wojskowy amerykański F-117. Jeżeli przyjrzymy mu się dokładnie, no to już z tej analogii niewiele zostało. Natomiast ten samolot lata lepiej niż ptaki, wyżej, ma większy zasięg, większą nośność. Jest generalnie dużo skuteczniejszą technologią niż jakakolwiek technologia naturalna, która rozwinęła się w tych warunkach naturalnych, machając skrzydłami, poruszając skrzydłami. Jeśli weźmiemy współczesnego drona, no to nie ma już żadnej analogii do ptaków, do ornitopterów, do tego wszystkiego, o czym myśleliśmy, budując urządzenia latające i próbując zdobyć przestrzeń powietrzną. Pokazuję ten przykład latania, bo on jest bardzo charakterystyczny dla naszego obecnego myślenia o sztucznej inteligencji. Proszę zwrócić uwagę, jak słuchamy nawet specjalistów od sztucznej inteligencji, jak się wypowiadają, to mówią bardzo często, no my jeszcze długo nie zbudujemy sztucznej inteligencji podobnej do inteligencji człowieka. Ale pytanie, czy ona musi być podobna do inteligencji człowieka? Czy samolot musi machać skrzydłami, żeby świetnie latać? Czy w ogóle musi mieć skrzydła? Bo ten dron nie ma żadnych skrzydeł, a świetnie sobie radzi w przestrzeni powietrznej. Więc dopóki my się nie uwolnimy od tego myślenia analogicznego w ewolucji, w patrzeniu na ewolucję, w tym wypadku na ewolucję technologii, no to prawdopodobnie będziemy cały czas ograniczeni w przewidywaniu przyszłości, jak to mogłoby wyglądać. Moim zdaniem sztuczna inteligencja nie będzie podobną inteligencją do człowieka, tylko będzie dużo lepszą inteligencją niż to, czym człowiek dysponuje i prawdopodobnie skrajnie różną od tego, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Tu jeszcze ciekawostka też, dlaczego ta sztuczna inteligencja w takich formach najbardziej nam dostępnych niekoniecznie musi być podobna do człowieka. To jest zjawisko na tym wykresie, zjawisko tak zwanej Doliny Niesamowitości, Uncanny Valley. Ludzie, jak mają do czynienia z różnymi urządzeniami,
z różnymi technologiami, to reagują na te technologie w jakiś sposób emocjonalny. I teraz na tym wykresie widzimy nasz stosunek emocjonalny do różnych urządzeń, które stworzyliśmy. Telefon komórkowy budzi bardzo umiarkowane emocje. Robot przemysłowy, który już jest podobny do jakiejś ludzkiej ręki, jakiegoś organu, już budzi emocje pozytywne. Zwierzak pluszowy, który w tych badaniach wrzucono, taka jakaś zabawka, budzi pozytywne emocje. Humanoidalny robot, ale taki mocno technologiczny, dalej budzi nasze emocje pozytywne. I nagle zaczyna się zjazd. Nagle zaczynamy patrzeć na niektóre wytwory człowieka w sposób bardzo negatywny. Pierwsza rzecz to już jest marionetka. Marionetka dla nas jest czymś dziwacznym, co już, no gdyby te emocje porównać, to one są niższe niż w stosunku do tych zabawek pluszowych. Kiedy konfrontowani jesteśmy z takimi obrazami jak zombie na przykład, to to już budzi skrajnie negatywne emocje. Tutaj też, jak badania prowadzono, to kontakt z martwym ludzkim ciałem budzi podobnie negatywne emocje. Ale zwróćmy też uwagę, jakie negatywne emocje budzą humanoidalne roboty, takie realistyczne roboty, takie, które mają twarz ludzką. One są blisko zombie. Patrzymy na to jako na coś paskudnego. No i wreszcie na końcu mamy zdrowego, normalnego człowieka. Na tym zdjęciu Agnieszka Przegalińska, która pracuje w MIT z takim humanoidalnym robotem między innymi. Ta pani z lewej strony, to jest takie popiersie, jak Państwo zobaczycie, na takiej marmurowej podstawce. To jest Bina 48. Gdyby ktoś był zainteresowany, to w YouTubie znajdziecie nagrania, jak ona rozmawia, jak mówi, jak się komunikuje. To jest bardzo zaawansowany, taki humanoidalny robot, który jednak budzi bardzo negatywne odczucia. My niechętnie się z nim komunikujemy, niechętnie rozmawiamy. Jest to dla nas coś właśnie z tej Doliny Niesamowitości. Tutaj zdjęcie tej samej Biny 48, no, rozmawiającej akurat, komunikującej. Ona bardzo sprawnie rozmawia, bardzo sprawnie mówi. Natomiast jej mimika twarzy, jej wygląd, no, to wszystko sprawia tak niesamowite wrażenie, że my to w naturalny sposób odrzucamy. No to też jest przesłanka do tego, żeby przypuszczać, że jednak, jeśli będziemy te technologie rozwijać, to ten kierunek niekoniecznie musi być dobrym kierunkiem. Bo po co mamy tworzyć takiego zbyt realistycznego robota, który będzie budził cały czas jakieś negatywne emocje, bo będzie miał niewłaściwy ruch gałek ocznych, albo się będzie źle kontaktował wzrokowo, albo będzie właśnie dziwnie jakieś te powieki mu się ruszały, jeżeli zwykły taki robot technologiczny budzi o wiele bardziej pozytywne emocje i jest lepszym rozwiązaniem. Więc prawdopodobnie nawet w kwestii tego wizerunku zewnętrznego znowu jesteśmy mocno przywiązani do myślenia analogicznego, że to musi być coś podobne do człowieka. Tymczasem niekoniecznie. Co też uderzające dla mnie jest, ja akurat dość dokładnie poznałem większość botów zajmujących się psychoterapią i z wyjątkiem chyba jednego, to wszystkie mają imiona żeńskie. Jak analizuje się różnego rodzaju właśnie takie próby budowania takich asystentów w oparciu o sztuczną inteligencję, to one też mają wygląd kobiet. Nawet jak Państwo weźmiecie film Her, w którym słynny ten system operacyjny, no, miał formę kobiecą, czy film Ex Machina, no, też
forma kobieca. Znowu tutaj, tu jest jakiś niepisany chyba tendencja twórców tych wszystkich, nawet botów, nawet jak to jest bot pierwszy, terapeutyczny bot Eliza, z którym cały czas, stworzony w MIT, z którym cały czas można rozmawiać zresztą, był Elizą. Tess, następna terapeutka wirtualna, kobieta, Alice, Eli. No i tu można wymieniać cały czas, nawet jeśli to ma postać chatbota, gdzie nie ma wizerunku, to jest to imię kobiece. Nie wiem, skąd takie skrzywienie twórców tych sztucznych inteligencji, ale ono rzeczywiście jest. To rzecz też ciekawa do zbadania. Proszę Państwa, próba prognozy tej sztucznej inteligencji, dokąd to może zmierzać? Ja sobie zdaję sprawę, że znowu, próbując prognozować, to znowu jestem uwikłany trochę w te ograniczenia myślenia analogicznego, tego myślenia, o którym mówiłem, ale moim zdaniem no, to z pewnością autoreplikacja i mutacja, czyli to osiągnięcie, o którym mówiłem, będzie powodowało, że ta ewolucja nabierze przyspieszenie. No i znowu to jest myślenie analogiczne do teorii ewolucji, którą do technologii przykładamy, ale być może się okaże skuteczne, bo sztuczna inteligencja też wykorzystuje procesy znane w ewolucji do wypracowywania różnego rodzaju rozwiązań, więc niewykluczone, że sama siebie rozwinie właśnie w ten sposób. Prawdopodobnie na początku będziemy mieli raczej do czynienia z taką hybrydą człowieka ze sztuczną inteligencją, czyli ta sztuczna inteligencja będzie niejako naszym przedłużeniem, naszym narzędziem, tym, z czego już właściwie korzystamy bardzo często, nawet nieświadomie, niż czymś zewnętrznym, z czym będziemy się komunikować. Oczywiście ona będzie, bo niezwykle istotny jest ten interfejs człowiek-sztuczna inteligencja, bo dopóki będziemy klepać palcami po klawiaturze, czy korzystać z tych programów, które przetwarzają języki naturalne w sposób jeszcze niedoskonały, to cały czas będzie ograniczenie i jeśli można oczekiwać jakichś przełomów, to właśnie w tym miejscu styku człowieka ze sztuczną inteligencją, tej komunikacji człowieka ze sztuczną inteligencją. I tak jak myślę o tym wszystkim, to wydaje mi się, że to, co dzieje się w tej chwili, znowu przez analogię do teorii ewolucji, to jest trochę tak, jakby ewolucja sztucznej inteligencji zachodziła w różnych izolowanych niszach ekologicznych. No bo tak, Google hoduje swoją sztuczną inteligencję, Microsoft hoduje swoją sztuczną inteligencję. Te boty, które znam, choćby te boty terapeutyczne, one powstają w izolacji od innych botów. Natomiast to, co jest siłą sztucznej inteligencji, co napędza jej rozwój bardzo mocno, to jest dostęp do danych i do tego, co już zostało wyuczone. Więc ja sobie wyobrażam to tak, oczywiście to jest znowu jakieś ułomne wyobrażenie o przyszłości, że w momencie, kiedy te moce tej wyuczalności sztucznych inteligencji zostaną połączone, kiedy informacje będą się wymieniały, kiedy powstanie jakaś taka sieć neuronowa na wzór sieci internetowej na przykład, no to wtedy rzeczywiście nabierze ta sztuczna inteligencja moc. Bo na razie to jest ewolucja bardzo często dla pewnych określonych rozwiązań. Różne firmy hodują swoje boty. Te boty służą do terapii, służą do obsługi klienta, służą do obsługi call center, służą do gry w szachy, do rozpoznawania obrazów, do prowadzenia samochodu, do czegoś tam innego, ale między nimi nie ma komunikacji, nie ma wymiany. Więc to jest moim zdaniem na razie spore ograniczenie ewolucyjne.
I warto też powiedzieć o tym, że no, cały czas słyszymy też doniesienia z prasy, z mediów o zagrożeniach, jakie niesie sztuczna inteligencja. Czasami są to dość takie głośne ostrzeżenia. Czasami no, próbuje się w nas wzbudzić pewien strach przed sztuczną inteligencją, że to jest zagrożenie ludzkości i tak dalej. Więc o co to cały ten krzyk? Dlaczego, skąd to się bierze? No, bierze się stąd, że kilku dość znanych dżentelmenów wypowiedziało się w sposób dość jednoznaczny na temat sztucznej inteligencji. Stephen Hawking powiedział, że oprócz korzyści sztuczna inteligencja przyniesie ze sobą zagrożenia, jak potężna autonomiczna broń czy nowe sposoby ucisku mas. Spowodowałoby to zburzenie naszej ekonomii. Sztuczna inteligencja może być zarówno najlepszą, jak i najgorszą rzeczą, która kiedykolwiek przydarzyła się ludzkości. Oczywiście Władimir Putin też kiedyś wypowiedział takie słowa, że ten, kto pierwszy opracuje sztuczną inteligencję, ten zdobędzie możliwość panowania nad światem. Które to stwierdzenie nie pozostało bez echa. Elon Musk powiedział, że powinniśmy być bardzo ostrożni ze sztuczną inteligencją. To największe zagrożenie naszej egzystencji. Coraz bardziej skłaniam się ku poglądowi, że nad rozwojem sztucznej inteligencji powinien czuwać jakiś organ na międzynarodowym poziomie, abyśmy nie zrobili czegoś głupiego. I Bill Gates. Jestem w obozie zaniepokojonych sztuczną inteligencją. Początkowo maszyny będą wykonywać dla nas sporo pracy i nie będą superinteligentne. To będzie pozytywny okres, jeśli będziemy nim dobrze zarządzać. Kilka dekad po tym sztuczna inteligencja będzie jednak wystarczająco silna, żeby okazać się problemem. Zgadzam się z Elonem Muskiem i innymi w tej kwestii i nie rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie nie są tym zainteresowani. Ja proponuję spojrzeć na te wypowiedzi dość chłodno i z dość dużym sceptycyzmem i z dość dużą perspektywą. Dlaczego? Ano dlatego, że mieliśmy w historii sporo takich przykładów, gdzie tego typu prognozy superekspertów niekoniecznie okazywały się sprawdzone i prawdziwe. Znowu pokłon w kierunku Darwina, Wallace'a, teorii ewolucji. To jest herb Towarzystwa Linneuszowskiego. Proszę Państwa, w roku, w którym ukazały się prace Darwina i Wallace'a o teorii ewolucji, o doborze naturalnym, przewodniczący Towarzystwa Linneuszowskiego na zakończenie roku, podsumowując rok, powiedział, w tym roku nie zdarzyło się w naszej dziedzinie nic godnego odnotowania. To były słowa przewodniczącego Towarzystwa Linneuszowskiego w roku opublikowania teorii doboru naturalnego. Ten pan to jest Charles Duell, szef amerykańskiego urzędu patentowego, który w 1899 roku powiedział, wszystko, co mogło zostać wynalezione, zostało już wynalezione. 1899 rok. W 1933 roku inżynier pracujący dla firmy Boeing po próbnych lotach tego samolotu, który Państwo widzicie na zdjęciu, 10-miejscowego Boeinga 247, powiedział, większych samolotów już nigdy nie będzie. Thomas Watson, dyrektor IBM,
W roku 1943 stwierdził, że na światowym rynku jest zapotrzebowanie być może na 5 komputerów. Wiceprezes wytwórni filmowej Century Fox, Daryl Francis Canuck, w 1946 roku stwierdził: telewizja nie przetrwa na rynku dłużej niż pół roku. Ludzie wkrótce zmęczą się wpatrywaniem co noc w to pudło ze sklejów. Jeszcze kilka przykładów. No to też super specjalista Herbert Simon, amerykański informatyk, futurolog, laureat Nagrody Turinga zresztą. W 1956 roku stwierdził, w ciągu 26 lat maszyny będą w stanie wykonać każdą pracę, jaką wykonuje człowiek. Naczelnik amerykańskiej poczty Arthur Summerfield powiedział w 1959 roku: świat stoi u progu epoki poczty dostarczanej rakietami. I wróćmy jeszcze do, żeby taką pętlę zatoczyć, z powrotem do Billa Gatesa. Kilka jego prognoz innych. W 1981 roku Bill Gates stwierdził: nikt nigdy nie będzie potrzebował więcej niż 640 kilobajtów pamięci w swoim komputerze osobistym. Ten sam Bill Gates w 2004 roku stwierdził, podczas Światowego Forum Ekonomicznego stwierdził, że spam będzie martwy w ciągu 24 miesięcy. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna prognoza Billa Gatesa z roku 83. Nigdy nie stworzymy 32-bitowego systemu operacyjnego. To nigdy zajęło w przypadku Microsoftu 10 lat, bo 32-bitowy system zadebiutował w 93 roku. Też nie mówię tego, żeby się wyśmiewać z tych ludzi, ale żeby pokazać, że prognozowanie o przyszłości jest często oparte znowu na naszych bardzo wątpliwych doświadczeniach dotychczasowych. I że w wielu zakresach po prostu nie mamy wystarczającej wiedzy do tego, żeby to kompetentnie robić, nawet jeżeli jesteśmy takimi super specjalistami jak Bill Gates. Dlatego proponuję patrzenie na te katastroficzne wizje sztucznej inteligencji, która się usamodzielniła, zdobyła samoświadomość i robi z nas niewolników, podporządkowując nas sobie, zmuszając do niewolniczej pracy albo eksterminując w ogóle ludzi z ziemi, żeby potraktować tak samo jak te wypowiedzi, które przed chwilą przytaczałem. One, nie mamy podstaw do tego, żeby stwierdzić, czy one są prawdziwe, czy nie. Oczywiście należy mieć pewne obawy, ale podchodzić do nich z dużą dozą sceptycyzmu. Jakie są rzeczywiste zagrożenia dla rozwoju sztucznej inteligencji? Poprosiłbym, aby ci z Państwa, którzy jeżdżą brytyjskim samochodem, podnieśli rękę. Jeżdżą czy jeździli? Jeżdżą. Którzy mają, posiadają brytyjski samochód? Nie ma. A którzy kiedykolwiek w życiu posiadali brytyjski samochód? O, dwie osoby. Jak myślicie Państwo, dlaczego samochody brytyjskie są tak mało popularne? Nie mają po swojej stronie. Ubezpieczenia. Kierownicy po swojej stronie mają. Nie, proszę Państwa, samochody brytyjskie są tak mało popularne z powodu pewnego aktu prawnego ogłoszonego w 1865 roku, Red Flag Act. Taki ustawa flagowa, można byłoby powiedzieć. Co ta ustawa narzucała? Otóż ta ustawa zakładała, że w Wielkiej Brytanii każdy mechanicznie napędzany pojazd powinien mieć trzech
kierowców, trzech operatorów. Po drugie, nie przekraczać 4 mil na godzinę w terenie niezabudowanym i 2 mil na godzinę w miastach. I każdy taki pojazd powinien być poprzedzany przez człowieka z czerwoną flagą, który będzie ostrzegał wszystkich pozostałych użytkowników drogi przed tym pojazdem. Ja wiem, że to brzmi trochę groteskowo, ale ta ustawa była faktem. I proszę Państwa, to ta ustawa właśnie spowodowała, że w jednym z najlepiej, jeśli nie najlepiej rozwiniętym przemysłowo i technologicznie kraju na świecie nie rozwinął się przemysł motoryzacyjny. A jeśli się rozwinął, to różne takie małe fabryczki, te fajne sportowe samochody produkowały, albo jakieś luksusowe samochody. Natomiast nie rozwinął się w ogóle przemysł motoryzacyjny i do dzisiaj Państwo nie jeździcie tymi samochodami, prawdopodobnie już nie będziemy nimi nigdy jeździć. Z tego właśnie powodu. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w tym roku wszedł inny akt, który działa trochę tak, akurat w Europie obowiązuje, który działa troszeczkę tak, jak ta czerwona flaga poprzedzająca, ten człowiek z czerwoną flagą, który ma poprzedzać każdy mechaniczny pojazd. To jest unijna regulacja dotycząca danych osobistych. Nie wiem, czy wiecie Państwo, ale możecie dzisiaj zgłosić się do Facebooka na podstawie tej ustawy, tych regulacji i poprosić, żeby Wam przekazał, zwrócił wszystkie Wasze dane osobowe. A wszystkie dane osobowe to są Wasze lajki, to są Wasze komentarze, to są Wasze posty. To jest każda Wasza reakcja w Facebooku, której dokonaliście. Każda jedna. I teraz, jak wiemy doskonale, Facebook uczy swój algorytm. Dzięki temu, jak Państwo lajkujecie, co komentujecie, co wyświetlacie, co robicie, jakie emotikony umieszczacie, algorytm się cały czas uczy. Uczy się doskonale. Podsuwa Wam tę spersonalizowaną treść, podsuwa spersonalizowane reklamy i tak dalej, i tak dalej. Czasami działa w naszym interesie, czasami niekoniecznie w naszym interesie, ale jeśli tych danych nie będzie miał, to będzie się uczył wolno, albo nie będzie się uczył w ogóle. I w tej chwili już w tym roku w Berlinie pierwszy wyrok zapadł chyba w stosunku do Google albo do Facebooka, jak pamiętam, właśnie związany z tą ustawą. I prawdopodobnie rzeczywistym zagrożeniem dla rozwoju sztucznej inteligencji, przynajmniej w Europie, jest właśnie ta ustawa o czerwonej fladze. Prawdopodobnie już i Chiny, i Stany Zjednoczone, i inne obszary na świecie są daleko bardziej zaawansowane, jeżeli idzie o rozwój sztucznej inteligencji, głównie ze względu na te ograniczenia. Bo to tak, jakby ktoś postawił przed naszym samochodem człowieka, który ma iść z tą chorągiewką i machać. I to jest rzeczywiste zagrożenie sztucznej inteligencji, rozwoju, ewolucji sztucznej inteligencji. O paru takich innych jeszcze mogę wspomnieć, które są związane z dziedziną, o której mówiłem, że mam nieco większą wiedzę związaną ze sztuczną inteligencją, mianowicie związaną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy generalnie maszyn w psychologii. Otóż, proszę Państwa, w latach 20. XX wieku ukazały się pierwsze publikacje, które pokazywały, że diagnozy stawiane na podstawie tabel aktuarialnych i diagnozy maszynowe, wtedy jeszcze karty perforowane wykorzystywano, są diagnozami lepszymi niż diagnozy kliniczne. W latach 40. ukazały się pierwsze artykuły, pierwsze eksperymenty, które pokazały, że te diagnozy mają dużo wyższą wartość od diagnoz klinicystów i to zarówno w medycynie, jak i w psychologii. W 50. latach już było bardzo dużo tych badań,
Obecnie to w ogóle już jest przepaść pomiędzy tym, co potrafi zrobić w zakresie diagnozy maszyna a człowiek, a mimo to w tej chwili w zasadzie żaden psycholog, żaden klinicysta nie posługuje się, przynajmniej w Polsce, ja przynajmniej nie spotkałem, żeby się posługiwał chociażby programem komputerowym wspierającym jego działania. I to jest rzeczywiste ograniczenie, które jest w naszych głowach, w naszych obawach, być może w naszej samoocenie, która nie dopuszcza do tego, że my jako zawodowcy jesteśmy w stanie dopuścić do głosu maszyny. Dziękuję bardzo. Ja może tak z ciekawości czysto, jak ta sztuczna pierwsza inteligencja to stwierdził, urodziła to swoje dziecko, tak? Stworzyła, chyba wychowywała ten nowy algorytm, czy puściła tak? Aż tak daleko to nie jest, ale on się uczy cały czas. No tak, ale czy macierzysta, ta, która go stworzyła, go zaczęła uczyć? Czy... Trudno mi jest powiedzieć, natomiast rzeczywiście algorytmy, no w tym, to uczenie maszynowe między innymi polega na trenowaniu algorytmów. Czyli jeśli na przykład hodujemy sobie takiego bota i on coś już potrafi, ale w pewnych zakresach on nie wie, jak się zachowywać. Na przykład ktoś pisze mu jakieś głupoty, tak. Powiedzmy, że to jest chatbot taki zwykły. No to on sobie to odznacza na przykład do korekty i przychodzi ludzki trener i poucza ten algorytm, jak ma traktować, czyli go uczy, wychowuje. Podobnie się zresztą wychowuje algorytmy uczące się zachowań moralnych. Jedna z metod jest taką samą metodą jak wychowywanie dzieci, że przy każdym jakimś tam dylemacie dostaje instrukcję, co powinien w tym momencie zrobić, czy to jest lepsze, czy gorsze dla człowieka. I na tej podstawie nabywa wiedzę, więc proces uczenia się jest, tutaj jest akurat mocno analogiczny do tego, jaki my mamy. I bywa, jest też wzmacniany. Nie, tutaj bardziej mnie interesowało, czy mamy algorytm. Tego nie wiem, zresztą z Google od Google nie dowiemy się chyba takim szczegółem. Czy zdaniem ci są działania rządów otwarte, bo wspomniałeś, że rządy się interesują sztuczną inteligencją. Czy są ci otwarte, dostępne, oficjalne publikowane działania rządów, które mówią o tym, że rządy państw wykorzystują sztuczną inteligencję? Pomyślałem sobie, że byłby taki straszny bastion populistów. Nie znam, nie wiem. Się tak dużo tego dzieje, że trudno jest naprawdę śledzić to wszystko. A propos przyszłości sztucznej inteligencji. Pan doktor powiedział w jakimś momencie, że będzie pan tą dalszy etap porównania do sieci neuronowych. Tak? Znaczy mamy szereg tych projektów, które mają swoje określone zadania i profilują, że tak powiem, tą inteligencję na pewno zadania. Teraz pytanie, które wydaje mi się jest dosyć ważne, to jest to, czym ta sztuczna inteligencja, która miałaby się wyłonić z tych syntezy, na ten temat, jakie ona miałaby zadanie rozwiązywać, po co ona by była, co ona miałaby, przepraszam, robić. No bo tu w jakiś sposób ci programiści zadają zadania, a po co to ma istnieć? Znaczy, no generalnie po to, żeby rozwiązywać problemy, z którymi my sobie nie radzimy. Które nie są? Z którymi my sobie nie radzimy. Na przykład nie radzimy sobie z problemem globalnego ocieplenia. I to dość fatalnie sobie nie radzimy. No sztuczna inteligencja mogłaby próbować taki problem rozwiązać. Tak samo jak kiepsko sobie radzimy z prowadzeniem samochodów, no bo jest to jeden z najmniej bezpiecznych środków transportu, jeśli nie najbardziej niebezpieczny. No i sztuczna inteligencja, która wchodzi teraz do samochodów autonomicznych, ma robić to, co my, tylko trochę lepiej. Czyli... No ale to się sprowadza do takiej jak gdyby lepszej komputacji, prawda? Takiej, że no, nie są takiego superkomputera, który jest w stanie lepiej ocenić te wszystkie te zmienne przez zmiany klimatu, nie?
No, z jednej strony to jest rzeczywiście praca na tak zwanych big data, czyli superkomputacja takiej, do której my jako ludzie nigdy nie będziemy mieli dostępu i wynajdywanie tych związków rzeczywiście, które są nam niedostępne, to prawda. Ale myślę, że z drugiej strony to też jest, jeżeli rzeczywiście spełnione zostaną te kryteria, o których mówiłem, no to będzie to też wypracowywanie oryginalnych rozwiązań. Takich nie opartych tylko na analizie big data, oczywiście korzystających z tego, ale również takich, co do których no nie przyszło nam do głowy, żebyśmy to byli w stanie zrobić. Chciałem zapytać, czy samochody, które automatycznie sztuczne i inteligentnie będą się odbywać, będą się wymieniały nawzajem doświadczeniami, będą się od siebie uczyć. Już chyba to robią. Czyli będą miały w cudzysłowie jakby taką zbiorową świadomość, tak? Znaczy już to robią, bo tu warto też powiedzieć, jak mówimy o rozwoju sztucznej inteligencji i tego typu zastosowań, że proszę Państwa, jak były przez całe lata, przez dziesięciolecia był konkurs samochodów autonomicznych organizowanych, to były takie dziwne pojazdy, trochę jak lunochod, które miały tysiące czujników na sobie. One były strasznie zawodne, one znowu konstruowane były poprzez analogię. My jako ludzie wyobrażaliśmy sobie, że samochód autonomiczny musi wszystko widzieć, słyszeć, reagować na wszystkie możliwe sygnały z otoczenia. I przełom nastąpił, kiedy Google połączył samochody z internetem. I one wtedy, można powiedzieć, trochę oślepły, przestały mieć tyle czujników. Nie można powiedzieć, że one nie widzą, nie analizują tego, co się dzieje, ale bardzo duża ilość informacji dociera do nich przez sieć. Czyli można powiedzieć tak, założono ciemne okulary albo posadzono ślepego kierowcę i on jest dużo lepszym kierowcą, bo posługuje się innego rodzaju informacjami niż ludzie. I wtedy rzeczywiście nastąpił przełom w zastosowaniu sztucznej inteligencji do samochodów autonomicznych. Więc myślę, że tu będziemy świadkami takich zmian, które no, nie są intuicyjne, a na pewno nie są analogią do tego, jak myśli człowiek. To ostatnie pytanie i reszta ewentualnie w kuluarach. Dokładna imitacja człowieka, to tego oporu prawdopodobnie by nie było. Tylko pytanie, czy to w ogóle warto robić imitację człowieka, jeżeli my akceptujemy pluszowego misia czy robota, który ma okrągłą główkę, tak, wygląda tak, jak to rysują dzieci i on jest dla nas do zaakceptowania. Takie roboty już obsługują starszych ludzi na przykład i ludzie to akceptują. One wywołują umiarkowanie pozytywne emocje. No bo jeśli my mamy się zakochiwać w tym robocie, wiązać i tworzyć związki przyjaźni, no to musimy zrobić imitację człowieka. Ale jeśli on ma nam przynieść kawę, pomóc posprzątać, czy załatwić jakieś sprawy tego typu, no to na miłość boską, czy on musi być imitacją człowieka? No, chyba nie. A lęk przed ta dolina niesamowitości, no to jest czysto ewolucyjne. No, my mamy odrazę w stosunku do, nawet do zwłok ludzkich, do krwi, do różnego rodzaju wydzielin, takich jak kał,
wymiociny i tak dalej, bo to jest ewolucyjnie chroni nas przed chorobami, przed niebezpieczeństwem. I stąd, jak widzimy takiego dziwnego twora na podstawce z marmuru, to lepiej od tego jest uciekać. No to jest kilkaset tysięcy lat, kilka milionów nawet chyba, ewolucji. Dlatego tego nie lubimy. Jeszcze raz dziękujemy za wykład. Thank you.